Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni gości, otwieram obrady 6 sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy obrady Rady Gminy są zarejestrowane i ustalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dodatkowo w związku z regulacjami RODO klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych w tym zakresie jest dostępna w drzwiach sali konferencyjnej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Na początku chciałbym przywitać wszystkich zebranych radnych oraz przybyłych gości. Witam wicewojewodę świętokrzyskiego pana Bartłomieja Dorywalskiego. Witam wicestarostę włoszczowskiego pana Łukasza Karpińskiego. Witam Aleksandra i Lenę Bagińskich, przybyli do naszej gminy z Kazachstanu. Witam przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, pana starszego aspiranta Marcina Słowackiego. Witam przedstawiciela mediów, pana Rafała Banaszaka. W sesji udział biorą wójt gminy, pan Ireneusz Dziesiński, skarbnik gminy pani Dorota Jackiewicz, adwokat pani Magdalena Merta, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referatu Urzędu Gminy, sołtys i sołtys. Pragnę w tym miejscu powitać nowo wybranych sołtysów przybyłych na sesję. Panią Ewę Frączek, sołtys Sołectwa Wyspiańskie, panią Wiolettę Kupczyk, sołtys Sołectwa Stojesko, pana Adama Młyńczaka, sołtysa Sołectwa Brygidów, pana Ireneusza Wolskiego, sołtysa Sołectwa Ostrów. Na sekretarza obrad wyznaczam pana Grzegorza Sikorskiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zamykam punkt pierwszy i przystępuję do realizacji punktu 2 porządku obrad. Wysoka Rado, proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymaliście państwo wraz z zawiadomieniem o sesji. Czy są wnioski do porządku obrad? Pan wójt zgłasza wniosek. Proszę, panie wójcie. Zgłaszam wniosek o wprowadzenie do porządku uchwały w sprawie form, wysokości i trybu przyznania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Krasocin. Dziękuję. Jest ta uchwała niezbędna do dalszej czynności związanej ze sprawą repatriantów. Dziękuję bardzo. Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Wobec braku innych wniosków poddaję pod głosowanie przyjęcie zgłoszonego wniosku o zmianę porządku obrad. Głosujemy w gospodzie Sieleki, przewodniczącym wykorzystaniu urządzenia umożliwiającego sporządzanie, uchwalanie i innego wykazu głosowania Rady, to jest tabletu, poprzez wskazanie wybranego rozstrzygnięcia za, przeciw lub wstrzymuje się. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za zmianą porządku obrad w punkcie 5, podjęcie uchwał w sprawie poprzez wprowadzenie jako podpunktu 9 w brzmieniu form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia na terenie gminy Krasocin. Kto jest za? Kto jest przeciw? Wzięło udział 15 radnych, za głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że wniosek o zmianę porządku sesji został przyjęty 14 głosami za i
jeden wstrzymujący, tak? Nie, brawo. Dwa głosy się zbiły razem, być może taka wada techniczna. Zamykam punkt drugi, otwieram punkt trzeci. Oficjalne powitanie rodziny skazanych przyjęte w ramach procedury repatriacyjnej. Udzielam głosu panu ministrowi. Proszę panie ministrze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Pozwólcie, że rozpocznę od podziękowań dla Rady Gminy Krasocin, również poprzedniej kadencji, jak i obecnej, za to, że pod koniec roku 2017 podjęli uchwałę, która skutkuje tym, że po roku starań, nawet więcej niż po roku, mogliśmy podjąć tutaj rodzinę polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Czyli panie przewodniczący, na pana ręce Radzie serdecznie dziękuję za tą uchwałę, bez której nie moglibyśmy rozpocząć tego procesu. W kilku zdaniach ja przybliżę życie i historię rodziny, która do nas przybyła. Żytomierz, tamto do niej przybywają, jest to miasto, polskie miasto na Kresach Wschodnich. Wiadomo, że granice Polski zmieniały się bardzo często. Po raz ostatni to miasto polskie było w roku 1793, do momentu drugiego rozbioru Polski. W tym właśnie momencie, jak był drugi rozbiór Polski, zniknęło z naszych map, jak się okazuje, na zawsze do dnia dzisiejszego. Czyli Żytomierza my w tej chwili w swoich granicach nie mamy, na obecną chwilę znajduje się ona na terenie Ukrainy. I nawet odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przywróciło tej polskości, bo doskonale państwo wiedzą, że podpisanie traktatu w Rydze w roku 1921 przez Piłsudskiego skutkowało tym, że nasze polskie dawne ziemie znalazły się pod wpływami Moskwy. Ukrainy wtedy też nie było, Moskwa zajęła całe te, czyli Rosja zajęła całe te tereny. Jednak dla Rosjan na tamtym terenie każdy Polak, zgodnie z zarządzeniem Stalina, niestety był wrogiem narodu rosyjskiego. I dlatego też na podstawie rozkazu Stalina siłami NKWD rozpoczęto systematyczną deportację naszych rodaków w dalekie stepy Kazachstanu i na daleką Syberię. Ilość zamieszkałych wówczas Polaków, jeżeli chodzi o te tereny, wynosiła, wedle danych, gdzie przyznawali się do polskości mieszkańcy, 800 tysięcy ludzi. I właśnie jesienią roku 1936 do drzwi domu rodziny państwa Bagińskich, zamieszkałych w Żytomierze, jak powiedziałem, zapukali żołnierze NKWD. Ten skrót przetłumaczając na nasze Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych żołnierzy. I oznajmili rodzinie, że mają 24 godziny na spakowanie osobistych rzeczy i że zostaną wywiezieni w głąb Kazachstanu. Odebrano im wówczas wszystko. Dorobek życia, godność ludzką, starano się wyplenić całkowicie polskość. 38-letni wówczas Iwan Bagiński, dziadek obecnego tu Aleksandra, oraz 37-letnia Petronela Bagińska, babcia Aleksandra, byli już małżeństwem od kilkunastu lat. Wychowywali czwórkę dzieci. Urodzonego w 1923 roku 13-letniego Józefa, 11-letnią Zosię, która urodziła się w roku 1925, 10-letniego Adama, urodzonego w roku 1926 i najmłodszego Antoniego, ojca Aleksandra. Antoni urodził się w roku 1928, czyli w momencie deportacji miał 8 lat. Oczywiście czasy były inne, ale państwo sobie zdają doskonale sprawę, że jeżeli możecie w swoich rodzinach, tam gdzie ktoś ma rodzinę i jest czwórka dzieci właśnie w wieku 13, 11, 10, 8 lat, wyobraźcie sobie sytuację, że zostawiamy wszystko i mamy się spakować i wyjechać. Ale to nie była przejażdżka, jak powiedział, w jakiś sposób naznaczona dobrobytem czy łaskawa przez żołnierzy radzieckich. Oni byli wywożeni w tych bydlęcych wagonach. Mamy kilka prezentacji, ja poproszę o zdjęcie o tym pierwsze. A więc tutaj na zdjęciu, jak żołnierze NKWD pakują do wagonów właśnie wysiedlanych
mieszkańców stanu Kresów-Solnej. Proszę objęcie drugie, bo będzie kilka, jeżeli kogoś mogli zabrać to, co mogli od tych wagonów włożyć. Oczywiście tyle, ile mogli udźwignąć. I wybierali się na dalekie stepy Kazachstanu. Podróż trwała około 2 tygodni. No widzimy, jak to wyglądało, jakie były warunki. I na tym zdjęciu mamy tam z lewej strony symbol Związku Radzieckiego, sierp i młot i nasi rodacy wywożeni w dalekie stepy Kazachstanu. Proszę teraz na tym slajdzie chwilkę zostanie. Ich miejscem pobytu po dwutygodniowym transporcie w bydleckich wagonach były stepy północnego Kazachstanu, gdzie nasi rodacy, również rodzina Bagińskich, mieszkając w ziemiankach i namiotach, tworzyły zręby małych wioski. Trzeba mieć tą świadomość, że oni nie jechali do domów, które były pozostawione czy zbudowane, tylko tak wyglądało ich życie. Akurat tu jest 4-osobowa rodzina, troszkę te dzieci są młodsze niż rodzina państwa Bagińskich, ale widzimy, jak ta ziemianka wyglądała. Już nie wspomnę o tym, że w czasie transportu wiele osób zmarło. Ja proszę jeszcze drugi slajd podobnej lepianki, przepraszam, ziemianki i widzimy, jak wykorzystywane były różne elementy, bym powiedział, z przyrody i tak to życie u nich wyglądało na początku. Później oczywiście nasi rodacy, mając do dyspozycji różne, bym powiedział, materiały, zaczęli budować te wioski. Dajmy kolejny slajd. I tutaj mamy przy budowie właśnie domów i tworzyli te wioski. I właśnie los rodziny państwa Bakińskich rzucił do wioski Letowcznoje. Jest to wioska w północnym, to jeszcze wróćmy do poprzedniego, wioska w północnym Kazachstanie. I ten los nie był łaskawy dla rodziny, a tułaczka, jak za chwilę się Państwo dowiedzą, ich rodzinę przepytała przez całe życie. Ale również wiele grobów, teraz dajmy ten kolejny slajd, wiele grobów mówiło o tym, że tam dużo Polaków zostało niestety pochowanych. Jest to zdjęcie, jak ktoś się dokładnie przyjrzy, ułożone z kwiatów na grobie jest krzyż i u góry świętej pamięci inicjały zmarłej osoby. Wielu naszych rodaków tam znalazło swoje miejsce spoczynku. Przejdźmy do rodziny państwa Bagińskich. To jest dziadek Aleksandra, czyli Iwan Bagiński, z małżonką, czyli Petroną Bagińską. Oni mieli wtedy, jak ich wywieźli, przybyli na 38-37 lat. To zdjęcie jest dużo późniejsze. Trzeba mieć świadomość, że Kazachstan jest to kraj o wielkości 10-krotnie praktycznie terytorium Polski, gdzie mieszka w tej chwili 18 milionów ludzi, czyli 2 razy mniej. Można sobie pomyśleć, jak tam są rozrzucone wioski, jaka mało zaludnienie i to, co tutaj rodzina państwa Bagińskich mówi przede wszystkim step i jeszcze raz step. Drzew praktycznie się nie widzi. Nie mówię o drzewach w mieście czy przy drodze, które są zasadane, ale jeżeli chodzi o te widoki. To jest zdjęcie z okresu późniejszego, jeszcze pójdźmy tam do zdjęcia, z okresu późniejszego i właśnie oni z czwórką małych dzieci znaleźli się właśnie w tej miejscowości Letowcznoje w północnym Kazachstanie. I teraz proszę posłuchać. Mieli czwórkę dzieci. Najstarszy Józef urodził się w roku, poczekajcie Państwo, w 1923, czyli w momencie wojny on miał 20 lat. Zaciągnął się do tworzonej armii Wojska Polskiego, nie Andersa, tylko tej drugiej, która szła na front wschodni, czyli już pod auspicjami Związku Radzieckiego. I kolejne zdjęcie będzie przedstawiało Józefa Bagińskiego, najstarszego z synów Iwana i Petroneli, w mundurze Wojska Polskiego. To jest ten po prawej, pan Józef Bagiński. On z tym frontem, dajmy kolejne zdjęcie, to jest zdjęcie oczywiście no, połamane, ale to w mundurze Wojska Polskiego. On z tym mundurem i z tą armią, idąc od początku, można powiedzieć, doszedł do końca. Doszedł do końca i osiedlił się w Szczecinie. Po wojnie rozpoczął starania o to, żeby rodzina, która została w Kazachstanie, mogła przybyć na teren Polski. Państwo doskonale sobie wiedzą, że w tej chwili są problemy jeszcze ewentualnymi sprawami z dokumentami, z
przesiedleniem, nazwijmy to tak. A wtedy to było bardzo, ale bardzo trudne. On w Szczecinie pozostał. Wyszedł, ożenił się z Marysią. Daj mi kolejne zdjęcie, nie wiem jakie będzie. Jeszcze może ta kartka. To jest kartka, proszę Państwa, oczywiście przez rodzinę wysłana. Tam można sobie przeczytać. Trzeba mieć świadomość, że ileś lat już w tym Kazachstanie byli, polskość w nich była, ale zobaczcie, że jest pisane dwujęzycznie. Część, która jest akurat odwrócona tej kartki, jest w języku rosyjskim, ta dolna część jest w języku polskim, już troszkę łamaną polszczyzną. Gdybyśmy tam dokładnie przeczytali, być może ja się pomylę, ale Nie, było dobrze, panie Krzysztofie, było dobrze, bo jest łatwiej czytać, odwrotnie było, niech pan zostawi. O, tak jest łatwiej czytać. Mama, jestem żołnierz polski. Posyłam ci, moja ukochana matko, jak najserdeczniejsze życzenia i dobrobytu w twoim życiu. Wracam się do was, mamo. Józef Bagiński. I to jest jedna kartka zachowana z tego okresu. Na kolejnym zdjęciu będziemy już widzieć, że Józef Bagiński ożenił się z Marysią, jak to jest przez nich podane, miał trójkę dzieci. Miał Józefa, czyli swoim imieniem nazwał najstarszego syna, Halinę i Leszka. Ta trójka dzieci jest w tym momencie na zdjęciu. Niestety rodzina żyjąca w Kazachstanie straciła kontakt w pewnej chwili w roku 1958, jak zdarzenie w pracy pana Józefa Bagińskiego skutkowało jego śmiercią. On w 1958 roku, niestety, jak dobrze zrozumiałem odpowiedź. Tu mam taką przerwę na chwilę. Skoda Octavia czarny, kolor Telbu 29 CM zablokowała wyjazd. Jeżeli jest kierowca, to jest Skoda Octavia czarny, to Telbu 29 CM, to proszę odstawienie. Być może jakiś petent. I proszę Państwa, on zginął, jak dobrze pamiętam, z okolicy rodziny 5 osób zginęło, było na zakładzie jakieś wydarzenie pioruna i niestety oni zmarli. I w tym momencie zdarzyła się chyba dla Państwa najgorsza rzecz, bo oni powoli się szykowali, tak mi opowiadał Aleksander, do przyjazdu właśnie do Polski. Niestety po tej sytuacji została żona z trójką dzieci i oni z nimi kontakt stracili. Proszę Państwa, oni stracili ten kontakt do dzisiaj. Czyli od najstarszego Józefa, trójka dzieci i żona żyli w Szczecinie. Ja tu Aleksandrowi powiedziałem, myślę, że to się uda, bo dzisiaj troszkę są inne czasy, że my ich odnajdziemy. Na te 2-3 tygodnie do miesiąca odnajdziemy tą ich rodzinę, która w latach wojennych, ich ojciec szedł tym frontem wschodnim i znalazł się w Szczecinie, tam się osiedli. Także jak ich znajdziemy, to na pewno tu będziemy Państwa o tym informować. I jak powiedziałem, oni o dalszych losach nie wiedzą ich nic. Można mieć to świadomość. Tam, gdzie oni mieszkali, czyli jeszcze dalej niż skąd przylecieli do nas, bo ta wioska jest jeszcze dalej, ale Letowczo jest dalej, to jest około 5-6 tysięcy kilometrów. To nie było poczty, to były inne czasy, można sobie wyobrazić. To nie czas dzisiejszy, że Lena w tej chwili z Aleksandrem kontaktuje się poprzez internet z rodziną, która została w Kazachstanie. Za chwilę o tej rodzinie powiem. Ale tak dobiegł kres życia najstarszego z braci, najstarszego z synów Iwana i Petroneli Józefa, czyli on już nie żyje. Córka Iwana i Petroneli, Zosia, przypominam, miała 15 lat, jak wyjechała, razem z mężem wyszła za mąż za Aleksandra Jasińskiego i z trójką dzieci mieszkała w Kazachstanie. Z trójki tej dzieci Włodzimierz Jasiński wraz z żoną zamieszkał 6 lat temu, tylko nie w ramach repatriacji, tylko przyjechali, bym powiedział, no sami przyjechali, na pewne ryzyko przyjechali i osiedli się 6 lat temu we Wrocławiu. I w tym samym czasie, również w Polsce, we Wrocławiu, czyli razem przyjechali, osiedliła się ich córka Krystyna wraz z mężem i dwoma synami, synowie w wieku obecnie 11-16 lat. Obecnie oni mieszkają, córka z zięciem i z synami w Warszawie. Włodzimierz Jasiński wraz z żoną mieszka we Wrocławiu. Oni już tutaj, pan Konstanty, bo mąż pani Krystyny ma Konstanty na imię i Włodzimierz z żoną byli już u Państwa na tym mieszkaniu, także mieli to możliwość tutaj przebywania. Trzeci z dzieci Iwana i Petroneli, Adam, przypominam, wtedy 10-letni, w czasie wyborzenia ich z Żytomierza,
żoną pochodzenia rosyjskiego, wychował trójkę dzieci, wyjechał do Związku Radzieckiego i zamieszkał tam 200 km od Moskwy. Tak informację Aleksander podał. Niestety też kontaktów i do dzisiaj z nimi nie mają. Czyli można sobie wyobrazić, dla nas to jest niepowierzalne. No wujek, brat są gdzieś w świecie i praktycznie nie wiemy już, kto to jest, nie wiemy, jak wyglądają. No tak to u nich się działo. To są inne, to są stepy kazachskie, to jest inny kraj, inny obyczaj. Ja o dzisiaj o tradycjach obyczajach nie będę mówił. Mieliśmy w rozmowie, dzięki pani Ciszawie Robak, dużo rzeczy sobie powymieniali, jak jest tam, jak jest tutaj, ale to nie na dzisiaj. Myślę, że będzie jeszcze okazja w szkołach do rozmawiania. Najmłodszy syn Antoni, właśnie Antoni, ojciec Aleksandra, w latach 50. poprzedniego stulecia wyjechał właśnie z tej wioski, gdzie mieszkał razem z Iwanem. Przejdźmy do przodu, bo może ja zapomniałem kilka dni pokazać. To jest Józef, tak zapomniałem, przepraszam. To jest Józef podczas pierwszej komunii jednego z jego synów. Dajmy dalej. To jest komunia Haliny, czyli to była pierwsza komunia święta, czyli się Haliny. Są ich zdjęcia. Właśnie oni z rodziny mają tylko te zdjęcia ze strony Józefa. Dajmy dalej. To jest najstarszy syn, też Józef, bo tak miał na imię syn Józefa Babińskiego. Dajmy, tu później będzie zdjęcie pewnie Haliny, tak, Haliny. Czyli średniej córki pana Józefa, który osiedlił się wcześniej. Dajmy kolejny slajd, bo... I wracamy z powrotem do dziadków Aleksandra, bo teraz skupimy się już wyłącznie na jego rodzinie. A więc, jak powiedziałem, najmłodszym synem Iwana i Petroneli był Antoni. Dajmy kolejne zdjęcie. To jest Antoni, to jest ojciec Aleksandra i Elżbiety. Dlatego, że w 50. latach, 50. roku poprzedniego stulecia Aleksander właśnie w tej wioski Letowczoje wyjechał do miasteczka Aktas, położonego obok Karagandy. Dlaczego mówię? Bo Aktas jest to miasteczko 10-tysięczne, Karaganda 300-tysięczne. Uruchomiono w tym Aktas kolejną kopalnię i dlatego Antoni znalazł swoje miejsce na ziemi. Tu jak poznał swoją żonę Elżbietę. Jedynym dzieckiem Antoniego i Elżbiety jest właśnie Aleksander. Urodził się w roku 1962. Po zakończeniu szkoły i odbyciu obowiązkowej służby wojskowej, bo takowa była, rozpoczął pracę na trawlerze, czyli statku do Połury. Może daję kolejne zdjęcie, bo tam jeszcze mamy rodziców. Czyli mamy rodziców Aleksandra, tatę i mamę. Aleks Antoniego i Elżbietę. I dokonywał połowy na wodach Morza Barentsa i Morza Białego. Jednak po kilkunastu latach śladami ojca zatrudnił się w kopalni z zabezpieczeniem technicznym jako spawacz. W roku 1991 poślubił o 6 lat młodszą Helenę, która tutaj jest z nami na sali. Helena jest również potomkiem osób rodzin wywożonych, jednakże na Kresach Wschodnich w ogóle w tamtych czasach mieszkały różne narodowości. Tam było ogrom narodowości. I rodzina, która całkowicie nie żyje, jeżeli chodzi o Helenę, była pochodzenia niemieckiego. A więc Lena jest z pochodzenia wywiezionej do Kazachstanu z Ukrainy, pochodzenia niemieckiego. Tam się poznali i w roku 1991 pobrali się. A w roku 1992 urodziła się jedyna córka, Ira. Ira obecnie mieszka w Aktas, czyli w tej miejscowości, gdzie oni przez całe swoje życie mieszkali, wraz z mężem i dwoma córkami, czyli wnuczkami Aleksandra i Heleny, 6-letnią Mileną i 3-letnią Emilią. Ojciec Aleksandra, Antoni, zmarł w roku 1994, a mama Elżbieta w roku 2001 i oboje są pochowani na cmentarzu w Aktas. Tam są ich groby, czyli oni jak gdyby nie dożyli nigdy powrotu. 19 stycznia 2019 roku Aleksander i Helena wyruszyli powrotną drogę do ojczyzny. Wylatując ze stolicy Kazachstanu, Astany, o godzinie 14 po 5 godzinach lotu wylądowali na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, też o 14, powiedzmy różnica czasowa 5 godzin między ich czasem, a naszym, także wrócili na godzinę 14. I można powiedzieć, że 83 lata, bo tyle upłynęło we wózki, syn Antoniego Elżbiety i wnuczek Iwana i Petroneli Babińskich wraz z żoną Heleną spełnili swoje i pewnie przodków marzenia życia. Dajmy kolejny slajd, bo nie pamiętam, co tam ma. Kolejny slajd mamy, tak, dobrze, i ostatni.
życia ukochanej ojczyźnie w wolnej Polsce. Państwo Bagińskie wrócili na stałe do Polski i otrzymując z dniem 19 stycznia 2019 roku polskie obywatelstwo. Pewnie można było książkę napisać, ciekawą książkę o całym życiu. Pewnie tych państwa od Józefa znajdziemy w Szczecinie. Na pewno poprzez Włodzimierza mają kontakt, jeżeli chodzi o dzieci Zosi. Natomiast na pewno jeśli się dowiemy o w Rosji inaczej ten system funkcjonuje, o losach Adama i żony rosyjskiego pochodzenia, którzy mieszkali pod Moskwą. Ale nie mam, jak to Aleksander często mówi, czuję się tutaj jak u siebie. I może tak powiem nieskromnie, że mówi, że w snach mu się śniło, że właśnie będzie przy drzewach mieszkał. Bo dla mnie tu największy, powiedział, urok to są nasze tereny, czyli dużo lasów, dużo, bym powiedział, takiej przyrody. Co bardzo charakterystyczne, mógłbym tu mówić dużo, ale powiedzieć, że jest bardzo czyste powietrze, oddychanie to powietrze, co u nas często jest zgoła odmienna opinia na ten temat. I cieszą się tym pobytem. Ja się cieszę, że zostali tak miło przyjęci. Ja tutaj przed życzeniami oczywiście dla nich podziękuję również pani Dzisławie Robak, która na moje pytanie, bo akurat państwo mieszkają w Ośrodku Zdrowia w tych mieszkaniach, nie opodal pani Dzisławy, pierwsze pytanie było, czy umie pani po rosyjsku. No, pani dzisiaj powiedziała, że bardzo dobrze umie po rosyjsku, no to już mi kamień serca spadł. No i tak otoczyła opieką państwa Bagińskich, naprawdę cały czas się kontaktuje, komunikuje z nimi. Oczywiście oni po polsku praktycznie nie potrafią nic powiedzieć. Uczą się. W tej chwili dochodzi do nich pani Jania Havera, dawna rosycyjska, czyli ucząca w szkole w Krasocinie i wszystkimi siłami, tudzież pani Wisławy, jak i pani Janiny, staramy się ich tego polskiego języka uczyć. Ja wierzę, cieszę się, że są państwo tutaj u nas i wierzę, że naprawdę to będzie pierwsza rodzina, że na jednej nie poprzestaniemy. I to, co mówię, każda gmina w Polsce powinna o taką rodzinę zabiegać. Zostało tam naszych rodaków jeszcze ponad 30 tysięcy. Oni czekają. Oni czekają w kolejce na to, żeby tutaj przyjechać. Nie wszyscy chcą tereny wiejskie. Niektórzy chcą do miast, mają małe dzieci, zobaczy na nim rozwój. Ale proszę państwa, myślę, że to będzie pierwsza rodzina. Na pewno tu jest w powiecie, czy wiem, że w województwie to wszystkie to nieliczne gminy, są dwie bądź trzy, które zdecydowały się na ten krok. Także ja państwu dziękuję. Życzę przyjęcia, naprawdę, żebyśmy ich przyjęli jak najcieplej, jak najgoręcej. Za chwilę będą dali oczywiście życzenia. Ale Aleksander od samego początku pyta się o pracę. Także jest już chęty do pracy. Ja powiedziałem im, że jeszcze około 2 tygodni wybiorą. Tutaj jest głód pracy, tak pod kątem brakuje pracowników. Więc tu nie będzie żadnych problemów i myślę, że będą u nas żyli, uśmiechali się, już marzą o tym, żeby zaprosić wnuczki, bo wnuczki niestety już, jeżeli to jest po linii kobiety, to już nie są traktowani jako Polacy, jeżeli chodzi o repatriantów, a już po prostu muszą na paszport, na zaproszenia przyjeżdżać. No ale cieszę się, że ten internet jest mój codziennie, w ten sposób się kontaktują, nawet wczoraj czy przedwczoraj opowiadali, że wnuczki wcześniej budzą, bo jak wnuczki 12 mają w Karagandzie, to tu jest 7 rano, nie? Także cieszę się tymi wnuczkami i ja naprawdę tutaj im życzę wszystkiego, co najlepsze. Także teraz poproszę, żeby Aleksandr i Lena wstali. A już żeby żona się tam wiatru. I powiem tak, Aleksandr i Lew, witamy was w Polsce. Przyjechaliście do domu. Polska jest waszym domem, witamy was w Krasocinie i życzymy wam tutaj długich lat życia, w zdrowiu, w szczęściu i w uśmiechu. Uśmiechajcie się jak do tej pory, jak codziennie. Zabawiajcie tymi opowiastkami, które ja wam kiedyś radnym powiem. Opowiastkami o kraju w Kazachstanie, gdzie żyliście przez 50 kilka lat. Teraz żyjecie w Polsce, żyjcie jak najdłużej, uśmiechajcie się, wszystkiego najlepszego na wasze ręce. A z naszej strony, ze strony mnie, radnych, pani Zdzisławy i wszystkich mieszkańców będą was spotkały same ciepłe słowa i myślę, że wszystko jest przed nami. Wszystkiego najlepszego. To prezent dziękuję. Thank you.
Dziękuję. Może teraz usiądźmy, bo za chwilę kolejne przed nami kolejne. Tak, Aleksander mówi, że się czuje tu jak swój. Słuchajcie, ja przepraszam, tutaj oczywiście protokół dyplomatyczny mówi, że pierwszy powinien zabrać głos pan wojewoda, drugi pan starca, trzeci ja, ale pozwoliłem sobie ze względu na to, że ja znałem rys historyczny rodziny, także myślę, że tutaj pan wojewoda i pan starosta nie będą tego mi za złe przy jakichś rozdaniach finansowych. Także ja zapraszam teraz pana wojewodę. Jakie pan mówi? Tytułem wstępu powiem tak, że zawsze pamiętamy o gminie Krasocin nie tylko przy rozdaniach finansowych, ale przy każdej działalności panie wójcie. Mam nadzieję, że jest to słychać, widać i czuć. Szanowni państwo bagińscy, panie starosto, panie wójcie, panie przewodniczący, państwo radni, drodzy sołtysi, wszyscy zaproszeni goście. Moi drodzy, jest to niecodzienna, wyjątkowa, wspaniała chwila. Tak jak pan wójt powiedział, osób oczekujących na pomoc, na powrót do ojczyzny jest około 30 tysięcy. Proszę wyobraźcie sobie, jak to wygląda z perspektywy naszego województwa, kiedy w 2015 roku repatriantów przybyło zero, w 2016 zero, w 2017 jedna starsza osoba, w 2018 pięć osób. Taka jest skala przyjęć w naszym województwie. Mam nadzieję, że tutaj inne gminy, inne nasze małe ojczyzny pójdą właśnie tą drogą gminy Krasocin, która z pewnością dla wszystkich świeci przykładem. Ja ze swej strony, szanowni państwo, chciałbym pochylić głowę, bardzo serdecznie podziękować i pogratulować panu wójtowi, wszystkim państwu, radnym, decydentom tej wspaniałej decyzji, bo to jest najpiękniejszy przejaw polskiego patriotyzmu. Przyjęcie repatriantów, przyjęcie naszych rodaków pod własną, jak to się mówi, strzechę, do własnego domu, do naszej małej ojczyzny. Jest to tym bardziej piękne, że nie tak dawno, przecież niespełna 3 miesiące temu, obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. To piękna lekcja patriotyzmu dla nas wszystkich. Natomiast dla państwa to jest wyjątkowa decyzja, wyjątkowa chwila i moi drodzy, to też taka dziejowa sprawiedliwość, jak patrzymy na te karty historii, które były trudne, najogólniej rzecz biorąc. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim państwu gratuluję. Gratuluję naszym państwu bagińskim i wierzę, że państwo tutaj będą się czuć jak najlepiej. Witamy w domu. Dziękuję panu wojewodzie. Proszę o zabranie głosu pana wicestarostę Łukasza Tarczyńskiego. Panie wojewodo, panie wójcie, panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni sołtysi, zaproszeni goście. Chwila historyczna dla Krasocina, chwila historyczna dla powiatu włoszewskiego również. Przypomnę chwili, kiedy pan wójt tutaj przedstawiał historię państwa bagińskich, przypomniała mi się krótki tekst wiersza Cypriana Kamila Norwida. Do kraju tego, gdzie kuszyle chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęsknię mi panie. I myślę, że tymi słowami mogę tutaj również podkreślić, że państwo również tęskni za tą ojczyzną dzisiaj są. W imieniu władz samorządowych witamy państwa również jako starostwo powiatowe, zarząd, rada powiatu na naszej ziemi. Dziękuję bardzo. Również od nas niespodzianka dla państwa. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu starostwu za ten głos.
Мы приехали с Казахстана до Красочина. Нам очень нравится здесь. Здесь очень хорошая природа и лес рядом. И здесь очень хорошие, добрые, милые люди. И мы благодарны пану Войтерге за то, что мы могли сюда приехать. Stres. Dzisiaj jeszcze dwa razy była w stanie powiedzieć piękną mowę w naszym języku. I jeszcze powiem, że nie mówią, że u nich, a u nas. Odkąd przyjechali do Polski, mówią, że u nas. To już jest nas. Dziękuję. Proszę pana tutaj jeszcze. Ja tutaj jeszcze tyle, że naprawdę przed nami całe, przed nimi całe życie, także myślę, że tych opowieści z Kazachstanu, tymi się z Państwem oczywiście swego czasu podzielę, bo są naprawdę cudowne, urocze, bym powiedział zabawne często, no dla przykładu taka sytuacja, co wczoraj przejeżdżając przez Oleszno, bo tak się zdarzyło, że Państwa odwiozłem w zeszłą niedzielę po jednej części gminy, po drugiej części gminy odwiozłem wczoraj. No i zdziwienie było oczywiście kaczek, które były na stawie w Kasocinie, czy kaczek w Oleśniach. Cztery osoby dokarmiały kaczki, no Aleksander stwierdził, że u nich to kaczki pach, pach i już nie ma. Czy przejeżdżając koło Małego Stoku, tam takie duże ryby pływają, mówię pół godziny i tu tych ryb nie ma w Kazachstanie. Słuchajcie, rzeczy fajnych jest, naprawdę dużo rzeczy ciekawych, fajnych opowiadają, jak u nich jest, jak to wygląda. Także naprawdę można się dużo dowiedzieć. Ja nie mam taki mam zamiar. Oczywiście po tej asymilacji, jak tutaj będą, że namówili ich do tego, żeby po jakimś czasie oczywiście wybrali się do szkół, żebyśmy w szkołach tym dzieciom też powiedzieli, niech dzieci się uczą historii Polski na osobach, które mogą świadczyć o tej historii. Także myślę, że to będzie dla nas takie, jak pan Wojewoda powiedział, patriotyczne, takie budujące i naprawdę proszę mi wierzyć, ja sobie nie wyobrażam, że my, czyli mówię w skali powiatu, czy w skali gminy, że poprzestaniemy na tej jednej rodzinie, mnie to się wydaje niemożliwe, żebyśmy jeszcze w tym kierunku dalej nie poszli, a naprawdę rąk do pracy brakuje, przyjeżdżają z różnych stron, by powiedział nie Polacy, a nasi czekają, przyjadą tu do pracy i będą żyli, mieszkali i zostaną na zawsze. Nie zostaną tylko na rok, dwa i wracając, czy to na Ukrainę, czy do innych krajów, nawet azjatyckich jak Bangladesz, no nie? Więc naprawdę, zróbmy wszystko, ja Radę Gminy proszę, żeby podjęli stosowne, jeżeli będzie taka sytuacja, kolejne uchwały celem kolejnych rodzin. Myślę, że naprawdę będziemy takim zagłębiem osób, które przybyły tu w ramach repatriacji. Dziękuję jeszcze raz Radzie za to, co zrobiła. Dziękuję. Zamykam punkt trzeci, ogłaszam 5 minut przerwy.